Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale ze stajni Marzeń Jesienny Galop. Jesteśmy w Hillcrest. Dojechałam po ciemności już tutaj, bo były też sprawy, które musiałam ogarnąć i tak jakby klikłam tutaj, czy tak jakby powrót do menu, do którego można wrócić do gry później, ale no ten czas tutaj leci dalej, więc trochę mi to nie pomogło. Ja bym ogólnie chciała napoić konia, ogólnie go ogarnąć, bo tutaj nam buźka już spadła. Mamy nowe konie, sklep i tutaj mamy tą zielarkę, tą aptekarkę. Tak, zebrałam jedną marchewkę po drodze. Więc tak, o. Ogarniemy, pić mu się strasznie chce. To wiem. No. Jeszcze raz. Dobra, koń ogarnięty. To teraz co? Chyba idziemy do tej aptekarki najpierw. Dobra robota. Zebranie ich zajmuje zwykle trochę czasu. Teraz przygotuję z tego, co zebrałaś, specjalny napój witaminowy, który pomoże koniowi lisy. Witaj Kalista. Chciałabyś dowiedzieć się czegoś o trawach, tak? To niezły pomysł. Odpowiednia trawa podana koniowi w odpowiednim czasie robi wielką różnicę. Daj mi znać, co cię interesuje. Przyrządziłam specjalny napój witaminowy dla konia lisy. Jest bardzo odżywczy. Kiedy będziesz miała pieniądze, radzę ci podać taki napój swojemu własnemu koniowi. Mam nadzieję, że niedługo znowu się spotkamy. Nie musimy wrócić. Klasycznie. Dobrze, porozmawiamy o trawie zwanej tynmotką. Musisz znaleźć i przynieść mi 5 sztuk, aby na pewno wystarczyło. Poznasz je na pewno po włochatej kępce na czubku. Tynmotka. Tyle mamy na całym świecie tutaj. Tynmotek. Napój witaminowy, tak. No, musielibyśmy tak jakby wrócić do lisy. No, ale to już przy okazji. W pewnym momencie. Dobra, idziemy po tą tymotkę. Tutaj mamy to miejsce do spania. Daleko nie jest. Co nie, to nie jest daleko, tylko ja się jakoś tak dziwnie kręciłam. I zeszło mi trochę. Tymotka. Gdzieś tutaj. O, jest. To jest... Tymotka. Wygląda taki jak taki tulipan. Przynajmniej dla mnie. Jak tulipan. Tutaj drugi. No i tutaj dzisiaj chyba będzie główny odcinek ze zbierania traw. Tego wszystkiego, bo tutaj jest dość sporo. Ona nam każe tego zebrać. Przynajmniej tak mi się kojarzy. Ze 3 na pewno. I musimy każde po 5. A trochę to zajmuje. Więc sądzę, że odcinek będzie pod nazwą zbieranie traw. Tutaj coś niby... No właśnie. Niby coś tu powinno być, a ja nie widzę. Jestem ślepa totalnie na te trawy. Jeszcze jedna. Jejcie, musimy zejść chyba. Chociaż nie, ono jest gdzieś tutaj. Będzie w tej wnęce? Chociaż nie, gdzieś tu. O, jest. I tam. Dobra. Wracamy. Tymotka zebrana. Więc wracamy. W ogóle tutaj jest nawet całkiem ładnie. Że tak to ujmę. No i wiadomo, tutaj kolejne pieniądze będzie można zebrać i ubrania. To zaraz też zobaczymy, co tam ciekawego się kryje. Dobrze, tymotka jest bardzo istotnym elementem zrównoważonej końskiej diety. Zbieraj ją zawsze, gdy nadarzy się okazja. Następny gatunek trawy zwany jest kubkówką. Poszukaj jej i przynieś mi co najmniej 5 sztuk, abym mogła pewność, że ją zapamiętasz. Na pewno rozpoznasz ją z łatwością. Kubkówka. No okej, kubkówka.
Schodzimy tu. Schodzimy z gór, tak jakby. Więc może przy okazji, kurde, pojadę i oddam tę miksturę. Żeby nie tracić czasu. Chociaż może nie. Ciężko, bo tutaj wiadomo nie ma podwózek. W SSO jest to o wiele łatwiej, no bo masz podwózki, więc możesz się tak teleportnąć, że tak to powiem. A tutaj musisz wszędzie dojechać samemu, więc jest ciężko. Gdzieś tu. Jest. Tutaj. Taka kukurydza. Przynajmniej dla mnie wygląda jak taka kukurydza, tylko zielona, niedojrzała. O Jezu. I gdzieś tu. Zgubiłam się. O, no właśnie. Mówię, zgubiłam się. Ja w ogóle idę w złym kierunku. Dobra, to już pojadę oddać jej tę miksturę. Jak już tu zeszłam, do parteru, że tak to powiem, to już pojadę oddać jej tę miksturę, żeby po prostu była. Żeby to było zadanie już zrobione, bo potem trzeba będzie specjalnie jechać. I tyle. A daleko nie jest. Tutaj żadnych chyba wyścigów nie ma. Z tego, co mi się kojarzy w Hillcrest. Czekajcie, jest jeszcze Anna. Anna, Alex. Sabina na pewno. Anna, Alex, na przykład, tak strzelam. Jak tutaj. No, strzelam, że to jest Anna. Alex. Może. Sabina i Katia tu się mogą pojawić. Jeżeli słyszycie takie małe warczenie, to Dora z Luną się bawią. A ja nie chciałam schodzić. Dobra. Dziękuję bardzo. Właśnie takie lekarstwo było potrzebne mojemu koniowi, aby wrócić do formy. Nie może wykurować się z przeziębienia, ale ten napój na pewno mu pomoże. Dobra. Cofamy się, bo inaczej nie wyjdziemy. Baby, czy możecie bawić się gdzie indziej? Pluszakiem się bawił. I tak właśnie wychodzi. No dobra. Czyli idziemy wyżej. Już. No to tak, czyli Alex, Anna zostały. Sabina na pewno się tu pojawi. I raczej chyba też powinna Katia. Albo ktoś. Albo ktoś inny. Ale Sabina zazwyczaj się pojawiała. Tylko jeszcze ta stara. Blada jak ściana. Z czarnymi włosami. A nie ciemno skóra. Trzeba będzie się przyzwyczaić. Tak samo do tych nowych postaci na SSO. Napiszcie, co o nich sądzicie. Moja opinia jest taka, że wyglądają bardzo ładnie, bardzo ciekawie. W końcu idziemy do przodu. Nie stoimy w miejscu. Z tym wszystkim. Ja tędy nie zajdę. No to wiadomo, no to trzeba poprawki jakieś tam niektóre zrobić, bo tam się ubrania trochę gliczują. Na przykład, no wyglądają o wiele grubiej w niektórych ubraniach nasze postacie. Bo po prostu pogrubiają je, co nie? Bo tak jest to zrobione, szczególnie stare ubrania. Tak właśnie wyglądają. Tak, co jeszcze? Ogólnie sam wygląd postaci mi się podoba. Jedynie to tak, nos. We wszystkich twarzach, oprócz jedynej. I to będzie bank podstawowy, którą wszyscy będą zabierać. I ja po prostu nie chcę jej zabierać. Że tak to ujmę. Nie chcę tej buzi wybierać. Bo ona jest taka klasyczna. Stricte. Powoli tutaj wejdę. Ona ma taki ładny, zgrabny nosek. Reszta z przodu
I chyba z boku wygląda taki dość spiczasty i taki dość krzywy, spłaszczony. To mi się totalnie nie podoba, więc wolałabym, żeby było, no, było to poprawione. Po prostu, żeby to było poprawione, bo no, ciężko będzie. Czyli nosy. Nos. Figury. Czyli same figury to okej, okay, ale żeby była jeszcze jedna opcja chudsza. O. Wiadomo, ta najchudsza jest okej, okay, bo to jest taka jak ja. Wiadomo. No ale żeby była jeszcze opcja chudsza dla osób, które po prostu wolą, na przykład jeszcze chudszą. Po prostu. No i cycki. Przepraszam bardzo, że mówię o po prostu tak bezpośrednio cycki. Kurde, nasze postacie nie, totalnie nie mają cycków. Zostały im totalnie zmniejszone jeszcze bardziej niż były. No tutaj, choć tutaj ma. Tutaj coś tam widać, nie? Nasza postać tam też trochę ma, ale tam to nic. I widziałam zdjęcia, że normalnie można stworzyć chłopaka. W sensie, no wiadomo, no sobie tworzą, no żaden problem, co nie? Mają damskie imiona, ale ale no wyglądają po prostu. Widziałam taką właśnie opcję, że te krótkie włosy, takie jedne, broda, no i ogólnie jakieś tam ubranie bardziej męskie, że tak to powiem. No i ktoś sobie stworzył chłopaka i niech będzie, co nie? Dobrze, spróbuj od czasu do czasu włączyć się do diety swojego konia dla równowagi. Teraz poszukaj dla mnie trawy zwanej kostrzewą. Znajdziesz ją raczej na zboczach wzgórz niż na polach. Potrzebuję 5 sztuk, aby się upewnić, czy ją rozpoznasz. O Boże. Okej, okay, czyli jedziemy gdzieś dalej. Gdzie ja mam się w ogóle za nią zabrać? Tu bym chyba sobie za nią zabrała. No. Więc tak, nosy, jeszcze chudsza figura. Możliwość właśnie, żeby te ubrania nie pogrubiały jeszcze bardziej. Animacje podobno mają być zmienione, ale nie wyglądają to tak źle. One zostały przeniesione z postaci, która już jest aktualnie, bo one się ruszają tak samo i tak dalej. Ale mi to akurat nie przeszkadza. Czy tędy zejdę? Nie, raczej nie zejdę. To jest chyba taki... takie miejsce chyba. Chociaż może zejdę. Nie, to jest tylko takie miejsce z zadaniem. No. Więc my się cofamy. Co jeszcze? Chyba tyle. Reszta mi się podoba. Że tak naprawdę to powiem, bo nie mam do czego się przyczepić. Fryzury są piękne niektóre. Wiadomo, to też muszą dopasować, bo wchodzą w postać. Ale to też jest właśnie tylko kwestia ogarnięcia tego, że tak to powiem. To jest na razie tylko wersja beta. Nie jest to ostateczna wersja. Tak. Włosy są piękne. Bardzo dużo włosów mi się podoba. Ale chciałabym, żeby były więcej opcji, no na przykład białych włosów. Na przykład. Nie taki blond, a biały. Dosłownie taki jak tu. Biały. A nie blond po prostu, bo tam jest dużo opcji. O, to jest to, co zebraliśmy wcześniej. Dużo opcji jest właśnie w blondzie. No ale to jest tylko to kwestia do ogarnięcia, no bo ja chodzę najczęściej albo w rudych, albo w blond. Tylko, że w białym. Bo to nie jest taki blond. Tylko biały. No. Troszeczkę denerwuje mnie to, że osoby tak marudziły, żeby odnowili postacie, krzyczeli, kiedy to będzie, bo już chcą po prostu mieć odmienione postacie i tak dalej. A kiedy dodają to w wersji próbnej, wersji takiej beta, to jest wszystko na nie, że tamte postacie były lepsze, totalnie mi się to nie podoba, odejdę z SSO. Po co to pisać? Dla mnie... po co to pisać, jeżeli kurde chcieliście tego, dodają to i nagle jest nie.
Jest po prostu na nie. Bo to jest totalnie bez sensu. Według mnie nie gra idzie do przodu. Ja mam sentyment do starszej wersji, bo ja grałam w starszą wersję SSO, gdzie był ten taki nałożony blur na ekran. Te kolory były takie trochę rozmyte, nie było takie to wszystko wyraźne. I w ogóle ja jestem właśnie z tych czasów. No przepraszam bardzo, ja się wychowałam na tym. O, czy tak to powiem. Tutaj nie ma tego bluru nałożonego. To jest bardziej wyraźnie niż na SSO. Ale cieszę się, że gra idzie do przodu. Po prostu. Jedyne, z czym przyginają, to z dodawaniem takiej ilości koni. O. Bo ja dopiero co kupiłam Shira. Ja nie kupuję Starcoinsów aktualnie, ja je zbieram. I od co dopiero kupiłam Shira. Nie mam tam chyba jakiegoś innego jeszcze jednego konia, który jest odnowiony. Chyba Islanda. Chyba Islanda nie mam odnowionego w ogóle, ale zbieram aktualnie na konia na Halloween. Z Halloween będzie. Czyli oglądam taki spoiler. Jest na podstawie Shire, a Shire bardzo mi się podoba. Bardzo podoba mi się, jak to zostało zrobione. I będzie taki, no, taki trochę dyniowy, w sensie, no, czarny, z przyciętymi tak jakby ustami. Znaczy, no, pyszczkiem. Coś takiego. Może sobie wpisać po prostu Halloween spoilers, czy coś takiego i powinno tam wyjść konie. Bardzo mi się po prostu spodobał, dlatego zbieram na niego. No ale... Doskonale karm twojego... Karm swojego konia kostrzywą od czasu do czasu jest bardzo odżywcze i na pewno dobrze wpłynie na jego kondycję. Okej. Okay. Teraz, skoro już wiesz wszystko na temat traw, pora na kolejną porcję wiadomości. Na pewno wiesz doskonale, jak bardzo konie lubią jabłka. Na szczycie wzgórza strachów rośnie specjalne złote jabłko, które musisz dla mnie zerwać. Gdzie to jest? Wzgórza. Tu się pojawiło. Tu. No, gdzie ja patrzę? Przecież no musi być na terenie dzywy, nie? Czyli musimy się... Dostać. No fajnie. Więc no ogólnie kończąc moją wypowiedź, bo będziemy kończyć odcinek, nie rozumiem tego marudzenia, że najpierw chcecie, a jak to dodają w wersji beta, czyli nie w ostatecznej, to jest w ogóle na nie wszystko i lepiej powrócić do tamtej wersji, że grać nie będę. To nie graj, po prostu. To nie graj. Ja nie kupuję Starcoinsów. Nie kupuję Star Ridera aktualnie, bo mam elity kupione tam z 3 lata temu. Chyba tak. Starcoinsy od czasu do czasu kupuję jedynie co to 10 tysięcy na podwójnych. Od czasu do czasu, ale od dwóch lat nie kupiłam. I jedynie co to zbieram. Ale myślę, że może w tym roku kupię sobie, zrobię sobie taki prezent na gwiazdkę czy coś i po prostu kupię 10 tysięcy i będę miała. I tyle. Więc dobra, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!